Jak wiemy, pieniędzy nam brakuje i musimy zapożyczyć się u Amerykańców. I wszyscy tutaj zebrani wiemy, że te pieniądze by się znalazły, gdyby ograniczyć socjal, przynajmniej chociaż do Polaków. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś powiemy sobie o tym, że będziemy modernizować swoją obronność za pieniądze Amerykanów. Czy to dobrze? Nie wiem, ale wiem, że musisz zostawić subskrypcję, łapkę w górę i jakiś komentarz. Lecimy, zapraszam. Jak wiecie, ostatnio utworzyłam z koleżanką Kamilą dwa nowe kanały. Dwie baby podcast i dwie baby test. Wszystkie panie, no i panów również też zapraszam. Jeśli chcecie się pośmiać, trochę przestać myśleć o polityce i zająć głowę czymś innym, napić się z nami proseczko, no to oczywiście zapraszam was na nasze dwa nowe kanały. Jak tam będziecie, możecie zostawić w komentarzu jednorożek. Będę wiedziała, że jesteście właśnie stąd, bo oglądaliście ten odcinek. A teraz przechodzimy płynnie niczym imigrant przez granicę. Do naszego tematu. Wiecie, co mnie wkurza? Że musimy pożyczać pieniądze na obronność od obcych państw. Na obronność, bo oddaliśmy wszystko Ukraińcom, a kwota, którą im użyczyliśmy, jest na tyle zawrotna, że nie musielibyśmy niczego pożyczać. I to mnie w tym państwie wkurza, że nikt nie myśli o Polakach. Jak za zakrętem nie stoją wybory i nie machają do nich pieniędzmi. I wiecie, to jest kolejna pożyczka, którą zamiast się wstydzić, że musimy pożyczać, to oni się tym szczycą i ogłaszają ją jako sukces. Jak zwykłemu szarakowi zabraknie pieniędzy, bo zjadają go podatki i inne ratki. I musi iść do kogoś pożyczyć pieniądze, żeby wystarczyło mu do pierwszego. To nie chwali się na Facebooku. Ludzie, pożyczyłem od sąsiadki 200 zł, dzięki temu będę miał co jeść do końca miesiąca. Tylko raczej jest mu trochę wstyd i czuje upokorzenie. Ale wracając z muchy do rządu, rząd traktuje to wszystko jako sukces, za który my zapłacimy. Z racji tego, że nie znalazłam jakichś świeższych newsów na ten temat, to informacja z kwietnia mówi nam, że na pomoc Ukrainie wydaliśmy 50 miliardów złotych, ponad. Teraz ta kwota pewnie jest dużo wyższa, bo chodzą właśnie słuchy, że jest to ponad 101 miliardów złotych. Czy wy wiecie, jakie w takim razie mielibyśmy za tę kasę wojsko? Ale zobaczmy, co na ten temat napisało do rzeczy. USA udzieliły Polsce pożyczki bezpośredniej o wartości 2 miliardów dolarów, to około 8,7 miliardów złotych. W ramach zagranicznego finansowania wojskowego przekazał amerykański Departament Stanu. Celem działań władz Stanów Zjednoczonych jest wsparcie modernizacji polskiej obronności. Polska jest niezłomnym sojusznikiem USA, a jej bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla zbiorowej ochrony wschodniej flanki NATO, podał w poniedziałkowym komunikacie amerykański Departament Stanu. Oprócz pełnienia kluczowej roli wspierającej w ułatwieniu pomocy międzynarodowej dla sąsiedniej Ukrainy, Polska wykazała swoje żelazne zaangażowanie we wzmacnianie bezpieczeństwa regionalnego poprzez solidne inwestycje w wydatki na obronę. Możemy przeczytać. Stany Zjednoczone z dumą ogłaszają podpisanie ważnej umowy pożyczki. Podpisanie ważnej umowy pożyczki o wartości 2 miliardów dolarów w ramach zagranicznego finansowania wojskowego w celu wsparcia modernizacji obronności Polski. Polska jest niezłomnym sojusznikiem USA, a jej bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla zbiorowej obrony wschodniej flanki NATO, napisał na portalu społecznościowym X, czyli dawniej Twitter, ambasador USA w Warszawie Mark Brzeziński. Pożyczki bezpośrednie FMF to narzędzie współpracy w zakresie bezpieczeństwa zarezerwowane dla najważniejszych amerykańskich partnerów. Wpływy z pożyczki będą wspierać wysiłki Polski na rzecz modernizacji wojskowej w szerokim zakresie zdolności, znacząco przyczyniając się do wzmocnienia obrony i sił odstraszania na wschodniej flance NATO. Przypomnijmy, że we wrześniu Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce wartego 4 miliardy dolarów zintegrowanego systemu dowodzenia obroną powietrzną i rakietową. Chodziło o 93 centra operacyjne systemu oraz 175 przekaźników sieci kierowania ogniem i inny powiązany sprzęt. Głównym wykonawcą systemu obrony przeciwrakietowej będzie amerykański koncern technologiczny i obronny. To nie jedyny poważny zakup polskiej armii w ostatnim czasie. W sierpniu amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce 96 śmigłowców. Także no cóż, całe życie na kredycie. A jak nam Amerykańcy w końcu rachunek wystawią, to my się kopytkami zakryjemy. Tylko ja mam jedną prośbę do naszego rządu. Małą.
proszę z nas, Polaków, nie robić idiotów. To nie jest sukces, to jest pokazywanie, że my nawet nie mamy 8 miliardów złotych. Czy długo będziemy jeszcze sponsorami wszystkich w koło? No patrząc na nastroje społeczne, to może, takie duże może się to troszkę ukróci. Tak więc, czy sukcesem możemy nazwać to, że bierzemy pożyczki, bo wszystko to, co mieliśmy, oddaliśmy za friko i nikt nam tego nie zwróci? Dla mnie to jest dość śmieszna sytuacja, tym bardziej, że ogłaszają ją jako sukces naszego państwa. No panie prezydencie, brawo. Brawo. Ale nie wiem, czy zauważyliście dobrze w tym artykule, że Amerykańcy też są z tego dumni. Amerykański podatnik pożycza, polski podatnik oddaje i koło się kręci, a rządzący robią co chcą. To jest jakiś dramat. Choć o ile samo branie pożyczek w sytuacji, kiedy trwonimy pieniądze, jest złe, o tyle zawsze będę popierać wzmacnianie obronności naszego kraju. Bo nauczeni już z historii jesteśmy, że wszyscy w koło chcieliby na naszym terytorium położyć swoje łapki. A licho nie śpi i musimy się czuć bezpiecznie. Tylko czy w ten sposób? No teraz to już po ptokach i musimy się jakoś bronić. Tylko niech nikt nie robi z tego jakiegoś wielkiego sukcesu o najwyższej randze, bo to nie rządzący będą oddawać, tylko ja i ty. Także kochani, dajcie znać, co wy myślicie o tych pożyczkach. Czy to tak powinno wyglądać? Czy może powinniśmy odzyskać pieniądze, które zainwestowaliśmy w Ukrainę? Bang. No chyba, że macie jakieś inne pomysły odnośnie tej sytuacji. To też koniecznie napiszcie w komentarzach. Podzielcie się swoją opinią. Ja jeszcze raz was zapraszam na kanał Dwie Baby. Pamiętajcie, w komentarzu napiszcie o jednorożcu, żebym wiedziała, że to wy i żebym was poznała. No, a ja was jak zwykle buziam.